Cześć, witam Was w odcinku specjalnym na 200 subskrypcji. Jak widzicie, jesteśmy na dworcu PKP w Malborku. No ogólnie to jest pomiędzy, będziemy jeszcze w Krakowie, ale to bardziej ma Wam za zadanie zaprezentować działanie nowej kamery GVC. Bardzo fajne i proszę, ja nareszcie się nie muszę drzeć tej kamery. Zbliżymy sobie szlak. Proszę, jak pięknie. A to dopiero połowa tego, co potrafi, nawet nie. Ale teraz już będzie trochę nieostro bez statywu. Statyw zamierzam kupić, ale to już po wróceniu się z Krakowa. Jak widzicie, ogólnie zoom działa bez zarzutu. Dźwięk też się nagrywa bez zarzutu. Ale dobrze. My już czekamy na pociąg Express Intercity Premium. Godzina 9:07, wjazd pociągu EIP z Kołobrzegu do Krakowa na stację w Malborku. I już jesteśmy w pociągu. Jesteśmy właśnie w prabutach. Proszę, prabuty. I stoi akurat jakiś towarek obok nas. Proszę, tak wyglądają stolik w Pendolino. Tutaj macie ścieżkę trakcyjną. Ale my już jedziemy dalej. Widzimy się w Iławie. Drodzy widzowie, jesteśmy aktualnie w Iławie. Zaraz się będziemy zatrzymywać na stacji. Przesiadłem się, bo myślę, że no mi wolno na taką małą chwileczkę, bo ogólnie miejsca tutaj zarezerwowanego nie mam. Mam gdzie indziej. Proszę, tutaj macie szyny. Zaraz będzie stacja Iława Główna. Wy macie park. O, będę musiał tu kiedyś przyjść. Macie tutaj nawet przejazd na ulicy Rumwalskiej, ten co już nagrywałem. Zaraz dojedziemy do stacji. Dźwiękochłon przeszkadza mi w nagraniu. Wiem, że to jest trochę dziwna forma specjału na 200, ale myślę, że się będzie opłacało. Proszę. Macie tutaj różne drezyny różnego rodzaju, macie tutaj bardzo dużo torów. I naprawdę, napiszcie, jak Wam się podoba nowa jakość filmów. SM42 i Iława Główna. Ale dobra, skoro my już jesteśmy w Iławie, to widzimy się już w Warszawie. Witam Was po raz kolejny, tym razem z Warszawki jesteśmy teraz. Właśnie do niej przyjechaliśmy. Tam nawet widać Pałac Kultury. Nie wiem, czy go widzicie, ale powinniście. Zbliżę Wam pałac. Tylko wiadukt go teraz zasłonił. Niestety. Ale jak wyjdziemy spod wiaduktu, to Wam przybliżę Pałac Kultury i Nauki. Ajajajajaj. Jestem tutaj już drugi raz w roku. Tam macie Pałac Kultury, na pewno go i teraz widzicie, tam jest jego iglica tam. Tutaj macie jakieś składziki.
Z Warszawy jeszcze będzie jedna połówka. Tego my już się widzimy w drugiej połówce w Warszawie. Macie to jeszcze lokomotywcie. Jak widzicie, już wyjechaliśmy z centralnego dworca. Nie pokazywałem go, bo tam jest tunel po prostu. Tutaj macie króciutki tunel. I tu jest Muzeum Kolejnictwa. Tylko niestety go na razie nie widać, bo jest górka. Może będzie widać, ale nie wiem. Szczerze wątpię. Jak jest taka górka. Patrzę. Nie, niestety chyba nie będzie go widać. Tutaj macie całe wyposażenie, o. Kubeczki z herbatą. Nie, nie było widać tego Muzeum Kolejnictwa. I muszę wam powiedzieć, że to już jest ostatni etap naszej podróży, gdyż następny filmik już będzie z Krakowa głównego. Witam was już w ostatnim etapie naszej podróży, gdyż już właśnie macie Kraków już. Jeszcze sobie z wami tej chwilę porozmawiam, ponieważ muszę... Napiszcie koniecznie w komentarzu, jak wam się podoba działanie tej nowej kamery. Bo najprawdopodobniej starą już nie będę nagrywał. I napiszcie też, czy chcecie więcej takich odcinków z mojej podróży. O! Szanowni państwo, zbliżamy się do stacji końcowej Kraków Główny. Na stacji Kraków Główny można się przesiąść do pociągów w kierunkach stacji Katowice, Szczecin Główny, Przemyśl Główny. Podróżnik przesiadający się prosił o zwrócenie uwagi na informacje stacyjne. No właśnie, ale my się nie przesiadamy, my już tutaj kończymy bieg. Jeszcze wam nagram pociąg już na zewnątrz, na stacji Kraków. Także widzimy się już na tej stacji. Dobrze, jesteśmy już na stacji Kraków Główny. Pociąg dokończył bieg. Proszę, jeszcze raz macie tutaj tablicę, ale to już by było na tyle. Z tych miejsc zdawał dla was relację mat 08. Cześć!